Co dalej z Olimpią? Wiadomo, że sezon się skończył, Olimpia nie awansowała do drugiej ligi i w tej chwili w zasadzie sytuacja finansowa Olimpii nie jest za dobra, a za chwilę rozpoczną się rozgrywki w kolejnym sezonie, więc potrzebne są pieniądze. Czy wy jako radni jesteście za tym, żeby przekazać kolejne pieniądze dla Olimpii? Powiem tak, dwa dni po tym feralnym meczu przegranym przez Olimpię Grudziądz doszło do spotkania u pana prezydenta z prezesem Asenskim. Stanowisko radnych klubu Koalicja Obywatelska jest oczywiste. Olimpia Grudziądz wymaga zmian, szeroko rozumianych zmian. Brak awansu do drugiej ligi jest porażką niestety tego klubu, a przypomnę, jakże burzliwe jeszcze losy dokapitalizowania w ubiegłym roku Olimpii Grudziądz i wtedy już większość radnych, a na pewno klub radnych Koalicja Obywatelska mówił o tym, że oczekujemy tego awansu w roku 2022 i ten awans będzie niejako taką formą odwdzięczenia się za to dodatkowe dokapitalizowanie. Dzisiaj wiemy, że awansu nie ma. Prezes Tomasz Asenski niestety najpierw za jego prezesury klub spadł do drugiej ligi, potem spadł do trzeciej, no i teraz nie awansował, więc można mówić, że ta seria złej pasy trwa. Oczywiście jesteśmy mocno zaniepokojeni tym, myślę kibice także i osoby, którym leży na sercu dobro Olimpii Grudziądz, tym bardziej proszę pamiętać, że w przyszłym roku klub obchodzić będzie Olimpia stulecie swojego istnienia i na pewno nie tak wyobrażaliśmy sobie to wielkie święto. Natomiast wspomniałem o zmianach. Oczywiście oczekujemy zmian. Ja podczas tego spotkania z panem prezydentem byłem właściwie święcie przekonany, że pan Tomasz Asenski odda się do dyspozycji pana prezydenta. Minęło już trochę czasu od tego spotkania. Nadal jako radni nie wiemy i nie mamy żadnego żadnej informacji ze strony prezesa klubu, co było przyczyną, że klub nie awansował. My oczekiwaliśmy od prezesa Tomasza Asenskiego sprawozdania za ten miniony, nieudany rok, jeśli chodzi o rozgrywki ligowe. Oczywiście sukces w postaci awansu do półfinału Pucharu Polski jest jak najbardziej chwalebny, bo za tym poszły spore środki finansowe, 380 tysięcy klub zarobił, ale dla kibica najważniejsza jest liga. I ten cel, który w zeszłym roku stawialiśmy Tomaszowi Asenskiemu, nie został zrealizowany. Dziś oczywiście gdzieś tam w kuluarach słyszy się między innymi od pana prezesa, że nasz główny kontrkandydat Kotwica Kołobrzeg, powiem tak, motywowała naszych rywali do lepszego grania. Niech będzie to słowo klucz, natomiast w mojej ocenie nie szukajmy dodatkowych, niepotrzebnych rzeczy. Ta sprawa miała rozstrzygnąć się na boisku i Olimpia miała awansować do tej drugiej ligi. Tak się, drodzy Państwo, nie stało. Natomiast dziś stoimy rzeczywiście w bardzo trudnej sytuacji, przynajmniej radni Koalicji Obywatelskiej zdają sobie z tego sprawę. Ja nie wiem, czy pan prezes Asenski sobie z tego zdaje sprawę, ale przecież za niespełna miesiąc z lekkim haczykiem rozpoczynają się rozgrywki trzecioligowe. No i właśnie, i pytanie, co dalej? Jak będzie finansowana Olimpia? W jakim stopniu? I rzeczywiście, pewnie spodziewamy się jakiejś sesji nadzwyczajnej, natomiast myślę, że nie mając na razie żadnych jeszcze podsumowań, informacji ze strony prezesa klubu, bo takowych nie mamy, trudno nam cokolwiek mówić. Oczywiście wszystkim nam, a przede wszystkim radnym Koalicji Obywatelskiej leży na sercu dobro grudziąckiej piłki, bo ta piłka nie zasługuje na trzecią ligę, czyli tak naprawdę na czwarty poziom rozgrywek, ale na ten wyższy poziom. Natomiast podsumowując, w naszej ocenie w Olimpii potrzebne są zmiany i zapewne od tych zmian będziemy zaczynać, przynajmniej chcielibyśmy, albo chcielibyśmy takich zmian oczekiwać, a w dalszej kolejności będziemy zastanawiać się, czy podniesiemy rękę za dokapitalizowaniem spółki.
Panie redaktorze, jako klub radnych dzisiaj nie możemy też debatować czy dyskutować nad konkretnymi zmianami dotyczącymi finansów publicznych, ponieważ projekt uchwały budżetowej zakładający dokapitalizowanie Olimpii na razie nie został przedstawiony klubowi radnych ani całej Radzie Miejskiej. W związku z tym na razie to są jakieś tylko gdzieś tam kuluarowe spekulacje i pewnie wszyscy tego spodziewamy się, że taki projekt pan prezydent będzie chciał przedstawić. Ja osobiście i myślę, że Klub Radnych Koalicja Obywatelska nie wyobrażam sobie głosowania za dokapitalizowaniem Olimpii wówczas, gdy prezesem klubu nadal zostanie pan Tomasz Asenski. W ubiegłym roku pan Tomasz Asenski podczas rozmów z przedstawicielami Klubu Radnych Koalicja Obywatelska powiedział, że on nie będzie umierał za Olimpię. W związku z tym w mojej ocenie już w zeszłym roku powinien być taki prezes zdymisjonowany, bo dzisiaj widzimy, jak pan prezes nie umiera za Olimpię. W związku z tym uważam, że poparcie zmian w budżecie polegające na dokapitalizowaniu klubu może być poparte przeze mnie przynajmniej wówczas, gdy zmieni się prezes Olimpii. Mieliśmy pana Bojarowskiego, mieliśmy pana Szałkowskiego, wówczas klub się rozwijał, wówczas Olimpia zdobywała kolejne awanse. Dzisiaj pan prezes Asenski, to jest moje prywatne zdanie, ciągnie klub na dno i w mojej ocenie już w zeszłym roku powinien być zdymisjonowany. Ja dodam jeszcze, że podczas spotkania z panem Tomaszem Asenskim dwa dni po tym feralnym meczu przegranym, prezes Asenski poinformował jakby pana prezydenta, a także i moją osobę, że będzie starał się o to, aby została powiększona druga liga, a więc stosowne dokumenty wyślę do Polskiego Związku Piłki Nożnej, a także tenże związek zainteresuje tą, nazwijmy to, niezdrową sytuacją umotywowania naszych rywali do lepszego grania. Szanowni Państwo, no, myślę, że są to na razie tylko i wyłącznie słowa pana prezesa, które być może mogą skończyć się w sądzie, bo ktoś za chwilę pozwie pana prezesa o to, że rzuca cień na przykład na kotwicę Kołobrzeg, nie mając żadnych dowodów. Natomiast powiększanie drugiej ligi od 2015 roku nie było takiej sytuacji. Była co prawda jedna sytuacja w 2020 roku, kiedy to Hutnik Kraków i nie pamiętam jeszcze jakiś drugi klub, ale to był czas pandemii, kiedy te dwa kluby miały równą ilość punktów i nie udało się zakończyć sezonu i wtedy Polski Związek Piłki Nożnej w osobie pana prezesa Zbigniewa Bońka podjął decyzję, że dwa kluby awansowały rzeczywiście do trzeciej ligi, do drugiej ligi i było 19 zespołów. Dzisiaj jest jasna i klarowna sytuacja, jest 18 zespołów w drugiej lidze i mówienie o tym, że druga liga zostanie powiększona, w mojej ocenie jest to kupowanie czasu, nieco mydlenie oczy radnym, być może panu prezydentowi, natomiast my czegoś takiego nie kupujemy i do nas takie argumenty nie docierają. My oczekiwaliśmy awansu na boisku, gryzienia trawy i aby ten sezon zakończył się sukcesem, jeśli chodzi o drużynę Olimpii Grudziądz. Tego nie było widać na ostatnim meczu. Bo praktycznie... Tak, to był praktycznie chodzący. Nie było, a dzisiaj się też dowiadujemy, że kilku kluczowych piłkarzy odchodzi właśnie do Kotwicy. Dzisiaj też mamy informację, że Olimpia jest w ogóle bez trenera, bo wczoraj wygasł kontrakt z trenerem dotychczasowym i też mówi się w kuluarach, że też może pójść do Kotwicy. Panie redaktorze, no to tym bardziej mówienie przez pana prezesa Tomasza Asenskiego, że rywale byli motywowani przez Kotwicę Kołobrzeg, no rzuca dodatkowe jakby światło, że to jednak na naszym podwórku, w naszym klubie, jeżeli w ogóle do czegoś takiego doszło, no to tym bardziej jesteśmy za tym, aby w tym klubie no, doszło do konkretnych zmian. Należy dodać, że za funkcjonowanie klubu odpowiada prezes, czyli prezes spółki, pan Asenski. A ten pomysł dotyczący zmiany w drugiej lidze, no to można porównać do tego, jakbyśmy chcieli obniżać kryteria naboru do szkół. Mamy dzisiaj okres, w którym młodzież składa chociażby dokumenty do liceów ogólnokształcących. Wiemy, że w Grudziądzu mamy dwa licea ogólnokształcące i uczeń, który by się nie dostał do pierwszego czy do drugiego liceum, by zawnioskował zwiększenie liczby miejsc bądź obniżenie kryteriów, aby tylko się do tego
najlepszego liceum dostać. Tak ja tutaj odczytuję pomysł pana prezesa Asenskiego i uważam, że on jest mało realny. Tak? Także no niestety nie udało się, panie prezesie, czas myślę, że się pożegnać. I kończąc, drodzy państwo, chcemy podkreślić jasno i czytelnie, że radni Koalicji Obywatelskiej są za tym, aby piłka nożna w Grudziądzu była na wysokim poziomie pod nowymi, dobrymi sterami. Jeżeli dojdzie do zmian w Olimpii Grudziądz, oczywiście radni klubu Koalicja Obywatelska poprą to stosownym podniesieniem ręki za finansowaniem Olimpii, ale chcemy tych zmian. Chcemy nie po raz kolejny działać pod presją czasu, że rozpoczyna się sezon, kolejny sezon piłkarski i oczekuje się od nas podniesienia ręki tak, żeby tylko dalej Olimpia mogła funkcjonować. My chcemy zmian w tej Olimpii, tych dobrych zmian, aby one poszły w tym kierunku, aby cieszyła Olimpia Grudziądz mieszkańców, wszystkich sympatyków piłki nożnej i także tych, którzy podnoszą rękę za finansowaniem tego klubu.